Przed nami przepiękny, liryczny fragment, bardzo śpiewny, takty 37 do 70 koncertu Komorowskiego A-dur nr 2. Mamy dynamikę piano, zaczęliśmy od cezurki, czyli od takiego oddechu. I ponieważ chcemy, żeby było śpiewnie, ale też piano, więc zaczniemy w górnej połowie smyczka, tam gdzie wylądowaliśmy, bo tutaj wylądowaliśmy, cezurka. I górna połowa smyczka będzie odpowiednia, żeby tę frazę dobrze rozwinąć. Zaczynamy. I tutaj uwaga, dwie nuty są z kreskami, czyli będziemy je nieco bardziej podkreślać niż inne. I duże crescendo. To jest właśnie ten fragment, który będzie fragmentem kulminacyjnym. Jeszcze raz cała fraza. Zaczyna się coś zupełnie nowego. Zagraliśmy temat, zagraliśmy naszą frazę i teraz zaczynają się takie firanki w ósemkach. Te firanki należy zagrać jako akompaniament, bo rzeczywiście temat przenosi się do fortepianu, a my będziemy mu zgrabnie akompaniować. Dobrze jest zwrócić uwagę na to, co robi fortepian w tym czasie, co nam proponuje w tej frazie, żeby dobrze mu towarzyszyć. Jesteśmy w takcie 52 i gramy właśnie od piano do pianissimo i tam będziemy też kształtować frazę, która będzie towarzyszyć naszemu pianiście. Od taktu 57 zaczyna się crescendo, więc musimy zwiększać troszkę ilość smyczka i troszkę ilość nacisku. Wróćmy jeszcze chwilkę wcześniej. Te całe ósemki, które są łączone łukiem na cały takt, powinny zostać zagrane bardzo gładko, więc pamiętajcie, żeby nie robić schodków prawą ręką, tak? Czyli musi być bardzo gładziutko. I forte. Pamiętajcie także o tym, żeby grać czyściutko, żeby zwrócić uwagę na to, gdzie są krzyżyki, gdzie są bemole, jak to wszystko wygląda. Ja Wam pokażę może na podstawie mojej lewej ręki. Zaczynamy od fis. C, drugi palec nisko i zmieniamy pozycję przez pustą strunę. Pianissimo. Crescendo. I to jest to miejsce, gdzie mamy taki naprawdę super, super dużą kulminację i fortissimo. Także całą tę frazę, począwszy od taktu 52, trzeba tak rozplanować, żeby ta kulminacja w takcie 55 była naprawdę taka wow, żeby wszyscy powiedzieli, o kurczę, na to naprawdę cały czas czekałem. Czy czekałam, dobrze? Do samego końca.
Pamiętajcie, jak zwykle, żeby ćwiczyć to wolniutko, dobrze? Żeby ustawić sobie intonację, ilość smyczka, żeby poćwiczyć to z pianistą, żeby posłuchać tego tematu i żeby rzeczywiście to się razem składało, bo to robi niesamowite wrażenie. Jak temat wchodzi w fortepianie i my nagle zaczynamy grać takim w ogóle z kosmosu dźwiękiem, robi niesamowite wrażenie na publiczności i w ogóle daje ogromną przyjemność podczas grania. Także życzę Wam właśnie tej przyjemności, a my przechodzimy do następnego fragmentu, w którym wszystko się nagle odmieni.